Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z Fortuną. Witam Was podczas ostatniego już w tym tygodniu programu. Szybciutko rozwiązujcie zagadki, bo dużo ich jest, naprawdę dużo przygotowanych. Pierwsza zagadka już na ekranie i uwaga, skupmy się, bo tutaj niekoniecznie musimy szukać różnic, to znaczy musimy, ale pytanie jest, ile jest różnic pomiędzy obrazkami, czyli kiedy trafiacie do studia, to nie mówicie mi, na czym one polegają, gdzie one się znajdują, tylko po prostu mówicie, ile ich jest. Dobrze? Czekam na pierwszą osobę, która sobie z tą zagadką poradzi, odpowiedź jest ukryta w mojej kopercie, a w międzyczasie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 388 telestronie czwórki. 100 złotych dla pierwszej osoby, która policzyła. Tutaj liczy się refleks, więc trzeba jak najszybciej policzyć te różnice. Nie można żadnej z różnic pominąć, no bo nie będę mogła zapłacić. Czekam na dokładnie tę odpowiedź, która jest ukryta w mojej kopercie. A mnóstwo dzisiaj zagadek, mnóstwo zagadek przygotowanych. 100 złotych na razie za pierwszą zagadkę. O, jest pierwszy telefon. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. 31. 31. Niestety nie. Mogę powiedzieć, że to troszkę za dużo. Czekam w związku z tym na kolejną osobę, która szybciutko znajdzie te różnice, szybciutko je policzy i szybko, możliwie szybko wybierze numer telefonu do studia. Chciałabym już tę kopertę otworzyć. Bardzo Was proszę, żebyście się pospieszyli, żebyście szybciutko dzisiaj zagadki rozwiązywali, bo mamy naprawdę mało czasu na to, żeby te wszystkie zagadki, które dzisiaj reżyser dla nas przygotował, zagrać. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 8. 8? No nie, za mało tym razem, za mało. Czekam na kolejną odpowiedź, no i może z trzecim telefonem w związku z tym się uda. 100 zł za rozwiązanie naszej pierwszej zagadki. Do 3 razy sztuka. Masz pomysł? Nie czekaj, tylko szybciutko wybierz gwiazdkę 7303 z komórki, a z telefonu stacjonarnego 704-304-303. Dosyć dużo na tych obrazkach się dzieje. Pierwszej pani, która trafiła do mnie do studia, wydawało się, że tych różnic jest zdecydowanie więcej. Teraz pan troszkę za mało mi podał. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry, 23. No nie, też jeszcze nie, w związku z tym czekam na czwarty telefon, choć to była najlepsza odpowiedź dzisiaj. Pan tak mniej więcej wypośrodkował. Nie wiem, czy pan strzelał, myślę, że jednak pan liczył. Coś tam było nie tak, muszę usłyszeć dokładnie to, co jest w kopercie, żeby zapłacić wam 100 zł. Cieszę się, że liczycie, a nie strzelacie. Cieszę się też, że jesteście przed telewizorem. Tak martwiłam się troszkę, że może wyjechaliście, bo w środę była wolna. O, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Halo? Halo, halo, poproszę o odpowiedź. Ile jeszcze 15. raz? 15. Aha, no nie, jeszcze nie mogę panu zapłacić. Kochani, zdecydowanie pewnie podajcie mi po prostu odpowiedź, kiedy pytam, jaka jest odpowiedź, odważnie. Pan chyba po prostu nie był przekonany do swojej odpowiedzi, tak mi się wydaje. W związku z tym czekam na kolejnego gracza i kolejny telefon. Cały czas stówka do wygrania. Chciałabym już tę kopertę otworzyć. Ciekawe, kto mi pomoże rozwiązać naszą pierwszą zagadkę. Kilka osób już do studia trafiło, jest kolejny telefon. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Ile? Dzień dobry, 21. No i to jest doskonała odpowiedź. Właśnie pan rozwiązał naszą pierwszą zagadkę bardzo szybko, bardzo się cieszę i 100 zł dla pana. Dzięki panu możemy przejść do drugiej zagadki w dzisiejszym programie. Poproszę o pokazanie zagadki na ekranie. No dobrze, kolejna zagadka już na ekranie, zagadka tym razem, która nie polega na tym, żebyście mi mówili, ile tych różnic jest, bo wiemy, ile ich jest. Jest jedna różnica, dokładnie jedna różnica pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Walczymy o kolejną stówkę. Teraz wasze zadanie polega na tym, żebyście szybciutko te różnice znaleźli i możliwie szybko wybrali numer telefonu do studia. Analizujemy te obrazki równolegle. Ja zawsze tak robię, po prostu równolegle analizuję je od góry do dołu, od prawej strony do lewej, od lewej do prawej, od dołu do góry, czyli mi się rzadko zdarza, ale raczej od góry do dołu, równolegle po prostu analizuję. Ważne jest, żebyście może czasem podeszli do telewizora, no bo jeżeli macie mały ekran, mały telewizor, to czasem te różnice są bardzo, bardzo drobne i ciężko je dostrzec. Mam nadzieję, że komuś z Was uda się szybciutko tę zagadkę rozwiązać i że kogoś z Was możliwie szybko usłyszę w studiu. 100 zł, jedna różnica pomiędzy obrazkami do znalezienia.
No jeżeli ktoś z Was już wie, to nie czeka, tylko szybciutko wybiera numer gwiazdko 7303 albo 704-304-303. Zagadka teoretycznie taka sama, prawda? Wygląda tak samo, ale polecenie jest inne. Teraz znajdź jedną różnicę pomiędzy obrazkami, a nie powiedz, ile jest różnic. Trzeba te różnice opisać. Jeżeli nawet Ci się wydaje, że gdzieś jest ta różnica, wystarczy, że podasz miejsce mniej więcej i powiesz mi, na czym ta różnica polega. A ja mam nadzieję, że zaraz Ci oddam 100 zł. Jestem ciekawa, czy jest jedna osoba przed telewizorem, która sobie z tą zagadką poradziła i jeszcze nie jest naprawdę trudno. Czy jest ktoś? O, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Brakuje jednego płatka od kwiatów, od kwiata we włosach tam. Od kwiatka we włosach, no dobrze, doskonale. 100 zł dla pana, no i kolejny pan, który do mnie do studia trafił, rozwiązał naszą kolejną zagadkę. I dzięki panu, który przed chwilką podał mi odpowiedź i wygrał 100 zł, przechodzimy do zagadki kolejnej. No teraz też szukamy jednej różnicy pomiędzy obrazkami. Tutaj nie lubię tego typu zagadek. Po pierwsze, zobaczcie, że mamy czyste tło. Raczej tutaj różnica nie polega na tym, że tło jest troszeczkę w innym odcieniu. Mamy, co więcej, ta zagadka jest w troszkę innej konfiguracji. Nie mamy obrazka po lewej i po prawej stronie, tylko jest na górze i na dole. I to nam może zadanie utrudniać. Mam nadzieję, że sobie z tym